Drodzy, mówimy, czy staram się przekazywać, zaszczepić poprzez Boże Słowo, dać takiej jasności co do kwestii darów Ducha Świętego. Jest tak dziwnie, bo jakby nie ma takiego dużego też zainteresowania, przynajmniej w niektórych zborach czy społecznościach, kwestiami, nawet w zielonoświątkowej, jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, o dary Ducha Świętego. Lubimy, jak nic się nie trzęsie pod naszymi stopami. No bo jak ludzie zaczynają się modlić i szukać Bożej mocy, to pamiętacie, że czasami coś się zaczęsło. I znowu niech sobie ktoś nie mówi, no to ładnie pastor zaczął, to my już w ogóle nie będziemy prosić, bo jak się ma trząść. Ale mówiliśmy, że tam, gdzie działa Duch Święty, wiecie, Duch Święty jest tą boską osobą i kiedy On działa, kiedy On, wiecie, nie, kiedy On przychodzi do zgromadzenia, my mamy, odczuwamy, że On jest, że Boża obecność jest. I kiedy On przychodzi, to dzieje się to tak, że jak balsam, jak pokój, który zlewa się, spływa na serca, na duszę zgromadzonych. Jest uczucie i pokoju, i błogości, tej świadomości, tej dobrej, Bożej obecności. I ja wiem, że w dniu Pięćdziesiątnicy i dobrze, bo Duch Święty wieje jak chce. I był ogień, i wiatr, to wszystko, prawda? Ale to nie po... Zobaczcie, nikomu krzywda się nie stała. Co prawda, niektórzy z tych, którzy się tam zbiegli, powiedzieli, poszaleli ci chrześcijanie, jeszcze ich wtedy tak nie nazywano, poszaleli, młodym winem się upili, a więc musiało to wyglądać dość ciekawie, jak tych około 120 ludzi miało podniesionych ręce do góry w uwielbianiu i chwale, bo w czwartek mówiłem, że kiedy Duch Święty zstępuje, kiedy przychodzi Jego obecność, to zawsze manifestuje się to werbalnie, poprzez chwałę, uwielbienie, języki, bo w pewnym momencie człowiek już nie jest w stanie własnymi słowami wyrazić chwały i czci dla Boga i wtedy Duch Święty przychodzi z pomocą i zaczynamy wielbić Boga innymi językami, tak jak Duch Święty nam poddaje. Zwróćcie uwagę, że oni zaczęli mówić. Duch Święty ich inspirował, jakby naciskał, nie zmuszał, ale oni z wiarą otworzyli usta i kiedy oddawali Bogu chwałę, nagle płynęły słowa, których nie rozumieli. Mówili akurat słowami ludzkimi, bo zgromadzeni tam byli z różnych narodowości ludzie i oni mówią, jakżeż to jest, że słyszymy ich mówiących naszymi językami. List do Koryntian, 1, 13 rozdział, wiersz 1 i 2 mówi nam, że choćbym mówił językami jakimi? Ludzkimi i anielskimi. A więc kiedy Duch Święty wstępuje, On wstępuje po to, aby udzielić mocy, wstępuje po to, aby uwielbić Jezusa Chrystusa. I kiedy On wstępuje, daje nam ludzkie języki. Jak powiedziałem, tych dialektów jest, nie wiem, chyba do 3000 różnych języków i dialektów na świecie. I czasami jak słucham tych innych języków ludzkich, innych, z innych narodowości, to brzmi dziwnie. Tak samo jak języki anielskie, bo ktoś może przemawiać, modlić się, mówić językami anielskimi. Ale cel jest jeden, aby Kościół był budowany, aby osoba, która przeżywa napełnienie Duchem Świętym od wewnątrz, w swoim duchu, w swojej duszy była odświeżona i zbudowana. Ktoś powiedział, chyba Nick Gamble powiedział tak, że taki pierwszy sposób uwielbienia Boga to było z podniesionymi rękami. To jest taki starochrześcijański, żydowsko-chrześcijański sposób uwielbienia Boga. Natomiast współczesny to jest, że ludzie stoją i nie chcą tych rąk podnieść. Ale Biblia nam mówi wielokrotnie o tym, abyśmy się
abyśmy wyrażali nawet naszą postawą, naszym ciałem, wyrażali chwałę dla Boga, bo tak to funkcjonuje. I człowiek, który jest dotknięty Duchem Świętym, ja nie sądzę, że on będzie stał jak głaz, to musi tam buzować, to pozytywne, ta chwała, to uwielbienie, ta cześć będzie płynąć. Symeon, mówiłem w czwartek, Anna, prorokini, Elżbieta, Maria, gdy tylko odczuwały, gdy Duch Święty zaczął działać i ich inspirować, prorokowali, wyrażali chwałę i przekazywali słowa prorocze. Cudowną rzeczą jest mieć tą świadomość, że Duch Święty, jest czysty, pełen miłości Boga. Dlaczego ja mam się dystansować? I mówiłem tydzień temu, jak bardzo ważne jest, żebyśmy byli otwarci, mieli otwarte serca, otwarte umysły na działanie Ducha Świętego w naszym życiu, abyśmy się tego nie bali. Strach, obawa, lęk, one gaszą działanie Ducha Świętego. I taki człowiek raczej nie będzie doświadczał, bo to będzie gasić jego obecność. Powiedzieliśmy też, że jest taka ogromna potrzeba tej wrażliwości w nas, wrażliwości i takiego nauczenia się rozpoznawania głosu Ducha Świętego. Oczywiście nie wszystko, co odbieramy, pochodzi od Boga. W tym znaczeniu dochodzą nas, nasze własne serce próbuje coś i emocje. Przeciwnik próbuje też działać. Musimy się nauczyć rozpoznawać, kiedy on działa, kiedy Duch Święty działa. Mogę was zapewnić, że kiedy modlisz się o napełnienie Duchem Świętym, to jest moje przekonanie w oparciu o Ewangelię Łukasza, 11 rozdział, gdzie Jezus na ten temat naucza, że kiedy modlisz się o chrzest Duchu Świętym, o dary Ducha, to wtedy przeciwnik nie jest w stanie dać ci czegoś innego, bo Ojciec pilnuje, aby dać tobie i mnie dobre rzeczy, tak? Tam jest napisane, że On nie pozwoli, żebyś dostał węża, ani Ojciec nie da ci węża, skorpiona czy czegoś niewłaściwego. Bóg nas chroni, jest Ojcem, jest tym, który się troszczy. Ale musimy nauczyć się rozpoznawać. Pamiętacie Eliasz po takim załamaniu, po takim stanie, gdzie życzył sobie śmierci, gdzie już miał dość tego napięcia w służbie, które doświadczał, tej duchowej walki, po wielkim zwycięstwie na Górze Karmel, on jest załamany. Kiedy Izabel mówi, jutro zrobię z tobą to samo, co ty zrobiłeś z prorokami Baala. I ucieka. I Bóg go prowadzi przed swoje oblicze. I tam znowu, kiedy on jest w tej jaskini na górze Choreb, jest, tam jest napisane, że co? Jest potężny wicher wywracający skały. Tam musiały odłamki skał lecieć. Tak potężny był wiatr. Tam była burza, były grzmoty, błyskawice. A tam jest napisane, ale w tym nie było Pana. I nagle usłyszał łagodny, cichy głos przemawiający. I Eliasz wiedział, teraz Bóg do mnie mówi. Zakrył twarz i wyszedł przed tą jaskinię, aby rozmawiać z Bogiem. Bóg przychodzi do nas w bezpieczny sposób. Ja wiem, że Bóg mógłby zrobić inne rzeczy, ale kiedy konfrontuje się i kiedy przychodzi do nas, aby nam coś przekazać dobrego, mamy z Nim społeczność przecież. I nawet w chwilach trudnych dla nas, kiedy gdzieś tam załamujemy się i próbujemy uciec z woli Bożej, On przychodzi i przemawia do nas z wielką miłością. I Eliasz wiedział, że Bóg mówi. Pamiętacie w objawieniu Jana w 2 i 3 rozdziale, kiedy Bóg przekazuje słowo do zborów, za każdym razem na końcu jest powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Gdybym zapytał, czy gdybyśmy pytali jeden drugiego, co Duch Boży mówi do naszego zboru? Co Bóg posyła przez usługujących i naszych usługujących i tych, którzy nas odwiedzają? Co Bóg mówi do zboru? Na co zwrócony jest,
jest jakby punkt ciężkości. A gdybym zapytał, co Duch Boży mówi do ciebie w twojej komorze? Do czego Bóg cię zachęca? Do czego Bóg cię wzywa? Przed czym Bóg cię ostrzega? A może po prostu gani, karci, abyś na pewne rzeczy zwrócił uwagę, jak ważne jest rozpoznać ten Boży głos, umieć go rozpoznawać. W liście w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale od wiersza 6 czytamy tak: i przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Zobaczcie, jak pięknie te rzeczy mówią nam o osobowości Ducha Świętego. On nie jest jakąś bezosobową, boską siłą. Duch Święty przecież przemawia, Duch Święty prowadzi, Duch Święty przecież jest nazwany, tak jak Jezus, parakletosem. Czasami myślimy, że tylko Duch Święty nazwany jest pocieszycielem, tym parakletosem, obrońcą, adwokatem, ale apostoł Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale, wierszu pierwszym, to samo słowo odnosi do Jezusa. Mamy parakletosa w niebie, po prawicy Ojca. Mamy obrońcę, pocieszyciela, który wstawia się za nami. Tak jak Duch Święty jest tutaj, na tej ziemi. Uwielbia Jezusa, pokazuje Jezusa, wywyższa Ojca. A więc Duch Święty przeszkodził im. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. I zastanawiam się, jak im przeszkodził i jak im nie pozwolił. Nie jest to wyjaśnione, prawda? Czy słyszeli głos? Czy coś odbywało się w ich sercach, w ich duchu? Wyraźnie odczuwali w swoim duchu. I najczęściej tak jest, że Duch Boży przemawia do naszego ducha. Odbieramy, słyszymy wyraźnie i On komunikuje nam. To jest niesamowite. Jadę samochodem do jednego z nabożeń, na jedno z nabożeństw. I modlę się na językach, i wielbię Boga też rozumem. Modlę się i błogosławię Pana. I nagle w moim umyśle jest budowana takie przekonanie, taka świadomość. Tam, gdzie jedziesz, tam jest człowiek, który ma problem z nogami. I to nie jest kobieta, to jest mężczyzna. Wiecie, to było tak wyraźne. To nie była na takiej zasadzie, wydaje mi się, gdy może. To tak jakby ktoś, nie słyszałem nic, ale to było tak wyraźne przekonanie. Duch Święty ich nie pozwolił im, albo Duch Święty przeszkodził, albo Duch Święty daje taką wyraźną świadomość. I kiedy przybyłem na to nabożeństwo, kiedy głosiłem słowo i tak sobie myślę, co ja mam z tym zrobić? Bo przecież i pytałem, Panie, czy Ty chcesz uzdrowić tą osobę? O, co mam zrobić? I właściwie tak na koniec już, zanim zszedłem tam z przodu tej sali, bo podium tam nie było, ale kazalnica była. I mówię, to wyraźnie odczuwałem, Bóg mi wyraźnie mówi. I tą osobą, mówię, jest mężczyzna. Ledwo to powiedziałem, naprzód wyszedł pastor tego zboru, który borykał się z problemem, bólem w nodze. Dużym, dużym problemem. I sobie myślę, jak cudownie jest, kiedy pozwalamy, czy też kiedy Duch Święty zaczyna działać w zgromadzeniu, czy też, no to było w zgromadzeniu, ale otrzymałem to wcześniej, kiedy pozwalamy, żeby Duch Święty prowadził Kościół, prowadził przywódców i prowadził nas, Boży lud. Bo Duch Święty, jak czytamy w liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w wierszu, tam jest, różnie przejawia się, wiersz 3 bodajże i 7, różnie przejawia, chyba, żebym nie powiedział, nie tak, 12 rozdział, już to znajdę, to jest wiersz 7, 11, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. I wiersz 11, wszystko
To zaś sprawia jeden i ten sam Duch, jak On chce. A więc nie tylko otwartość, ale ta wrażliwość i mówiłem ostatnio też o wierze, że musimy zdobyć się, aby uczynić krok wiary. Słuchajcie, to się może fajnie prosto mówi, ale teraz masz powiedzieć coś, mając głębokie przekonanie, że tak jest, nikt ci o tym nie mówił, nie wiesz, po prostu przez wiarę to było tak mocne, że ja nie miałem wątpliwości, ale musiałem uczynić krok wiary. No bo co by było, gdybym powiedział i żadnej reakcji. Może tak być? Może. Ale, drodzy, to nie powinno nas zniechęcać, że, bo może być tak, że ktoś się boi przyznać. Też tak może być, nie? Ale może być tak, że źle rozpoznamy ten głos. To nie są jakieś rzeczy, które by miały spowodować kataklizm, jeśli chodzi o wiarę. Możemy czasami się pomylić, ale też możemy przez ustawiczny, ciągły lęk, strach gasić to działanie Ducha Bożego Świętego. Wiara jest tutaj potrzebna bardzo, abyśmy zrobili ten krok wiary, poszli dalej. Musimy też pamiętać, że słowo, które Bóg przekazuje, czy to widzenie, czy słowo prorocze, Biblia naucza nas, że są różne poziomy prorokowania w Kościele. Czyli inaczej, w różny sposób także w tej dziedzinie prorokowania przejawia się Duch Święty. Jeżeli to, co dzieje się na zgromadzeniu i dajemy, czy przywódcy dają taką możliwość, że w zgromadzeniu ktoś może wstać i przekazać, mówię, tak odbieram w moim sercu, takie słowo. Jeżeli jest taka możliwość, to zawsze to, co jest w zgromadzeniu, powinno przynosić trzy efekty. Pamiętacie jakie? Z nauczania z 14 rozdziału listu do Koryntian. Powinno to słowo budować, powinno zachęcać i powinno pocieszać. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że ktoś nie rozumie, co to znaczy prorokować. Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali, bo to jest ku zbudowaniu. Ale te trzy rzeczy powinny wystąpić, powinny występować. Jeżeli ktoś ma prorocze słowo na innym poziomie, objawienie stanu życia zboru, objawienie życia kogoś. Czy ma jakieś światło, że mówi, Bóg chce poprowadzić Kościół, czy czyjeś życie w tym i w tym kierunku, to wymaga jakby zatrzymania się, sprawdzenia, rozmowy z innymi, upewnienia się, że rzeczywiście możemy to przekazać, ale to już jest poza, bardziej prywatnie albo poprzez rozmowę z liderami, wtedy może uzyskać pozwolenie na to, aby przekazać zborowi, jeśli przywódcy tak to uznają. W każdym razie musimy wiedzieć, że czy języki i ich wykład, czy wyjaśnienie bardziej, bo tam jest greckie hermeneo, niech kto ma dar języków, niech modli się o dar hermeneo, czyli wykładania, wyjaśniania tych języków, nie tłumaczenia w słowo. I czasami może być tak, że ludzie mówią, jak to, ten na językach mówił tak długo, a ten mówił tak krótko, dał wyjaśnienie. On wyjaśnia, nie tłumaczy. Ale czy słowo prorocze, czy słowo, czyli języki i ich wykład, one zawsze są cząstkowe. Pamiętacie w tym liście do Koryntian, w tym 13 rozdziale Paweł mówi, cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe jest prorokowanie. Kiedy Józef się obudził, taki 16-latek, i miał piękny jeden sen i później piękny drugi sen i wszyscy mu się kłaniają. I te snopy, i te gwiazdy, i wszystko jest cudowne. Tylko zobaczcie, to jest malutki wycinek tego, co Bóg mu objawił. Gdyby on wiedział, co go spotka, może by się tak nie cieszył.
prawda? Otrzymał coś, ale jak to jest ważne, jak to jest ważne, kiedy Bóg do nas mówi przez sny, widzenia, słowo, czy posyła słowo, jak to jest ważne, to co robiła Maria, Matka Pana Jezusa, zachowywać w swoim sercu. Muszę zobaczyć, co to jest. Zatrzymam, rozważę, zastanowię się. Jak to było ważne dla Józefa, bo popatrzcie, zaraz po tych wielkich, wspaniałych, proroczych snach wszystko się wali. Ziemia się usuwa spod jego stóp, jest zdradzony przez braci, o mało nie zabity. Jest niewolnikiem. Mija wiele, ponad 20 lat minęło, zanim zobaczył znowu swojego ojca i swoich braci. Ponad 20 lat. Starał się żyć pobożnie? Tak. Nie zawiódł. Miał tak mocny kręgosłup ten młodzieniec, ten 16-latek, że w każdej sytuacji mówi, ale ja nie mogę sobie pozwolić na coś niegodnego, bo mój Bóg mnie widzi. I te sny, może te sny, on mógł do nich wracać. Mówią, Boże, dałeś mi obietnicę. Nie rozumiem tego, nie wiem, o co chodzi, ale jedno jest pewne, to wszystko powinno się w końcu dobrze zakończyć. Może tak było, nie wiem. Ale Bóg coś nam daje, aby nas przygotować, aby ci, którzy otrzymują coś, przeszli przez, tak jak mówiłem właśnie w czwartek, musisz przejść przez swoją pustynię, abyś był doświadczony i wypróbowany, aby wypełniły się dobre Boże obietnice i słowa. Nic od razu. Zobaczcie, Abraham otrzymuje słowo, wyjdź ze swojego domu, zostaw swoją rodzinę, idź tam, gdzie ci pokażę. On decyduje się iść. Co prawda ojciec się z nim załapał i jeszcze inni, ale wyruszył. I im bardziej okazywał posłuszeństwo, Bóg dokładał kolejne rzeczy do tego objawienia, co ma dla niego. Proroctwo, rzeczy nie są kompletne, nie objawiają wszystkiego, ale skoro Bóg i Duch Święty uważają, że tyle nam wystarczy, to znaczy, że tak jest, że to nam pomoże. Kiedy Maria wnosiła dzieciątko Jezus i Józef do świątyni, pamiętacie, Symeon napełniony Duchem Świętym prorokuje. I mówi w końcu też do Marii. I miecz przeszyje twoją duszę. Miecz przeszyje twoją duszę. I Maria nie rozumiała, o co chodzi. Co się wydarzy, ale w momencie, kiedy przychodził ten najtrudniejszy czas próby i doświadczenia, kiedy stała pod krzyżem i widziała tam Jezusa, ona mogła sobie uzmysłowić to wszystko. Bóg mnie uprzedził, On mnie chciał przygotować, aby mogła znieść to wszystko. Popatrzcie, jak dobre rzeczy z tego wynikają. Ja jeszcze raz przypomnę to, co opisuje Graham Cook w swojej książce. Mówi, 25-letnia dziewczyna, która była w zgromadzeniu i on tam był. I Pan mu mówi, mam słowo do tej dziewczyny. On ją widział pierwszy raz w życiu. Mówi, powstań, mam słowo od Pana dla ciebie, tylko że jeszcze nic więcej nie miał. Nic więcej nie miał. Jedynie, co miał, to w swoim umyśle, czy przed sobą obraz drzewa leszczyny. To wszystko. I mówi tak, no to w takim razie zacząłem od tego obrazu i to, co pamiętałem, czego się nauczyłem o drzewie leszczyny, zacząłem mówić. Mówi tak, że widzę taki obraz i mówi, że to drzewo leszczyny ma piękne kwiaty i owoce. Może rosnąć prawie wszędzie. Jest odporne na choroby. Kora i liście mogą być wykorzystane w celach leczniczych jako tonik lub środek uśmierzający ból. Leszczyna jest bardzo wytrzymała i odporna. I mówi, kiedy skończył to, co już wiedział, Duch Święty działał dalej. I mówi, i wtedy przyszło słowo od Pana.
I tak widzi ciebie Bóg. On uważa, że jesteś piękna, przyniesiesz dobry owoc w swoim życiu, nie wolno ci myśleć, że jesteś do niczego, jesteś twarda, będziesz w stanie oprzeć się wrogowi, będziesz wzrastać w każdych warunkach. Kiedy on to mówi, ta dziewczyna zalewa się łzami. Przyszła z koleżankami, koleżanki podskakują z radości i się śmieją. Bo co się wydarzyło wcześniej? Wcześniej były w restauracji, czy w kawiarni, przepraszam, pić na kawę, na herbatę i ona tam siedząc przed tymi przyjaciółkami mówi, co za imię wybrali dla mnie rodzice, Leszczyna. Co to jest za imię? Mówi tak, ona narzekała na swoje imię i mówi, nienawidzę swojego imienia. Popatrzcie, kiedy Duch Boży działa, kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu działać, kiedy jesteśmy otwarci, wrażliwi, umiemy rozpoznawać, kiedy pozwalamy, żeby Duch Święty napełnił nasze życie, możemy zacząć poruszać się w Jego darach. Nie musimy się bać. Nie musimy się bać, że coś będzie niestosownego. Ja wiem, że czasami, nie wiem, czy wam się zdarzało, ale mnie się zdarzało, kiedy modliłem się, kiedy odczuwałem Bożą obecność, kładłem się w mieszkaniu na podłogę i modliłem się twarzą do ziemi, bo odczuwałem Bożą obecność, szczególną. Albo chodzę, głośno się modlę, podnoszę ręce, błogosławię Pana. Zdarzało mi się, że byłem pobudzony do tego, aby prorokować do swojego własnego życia. Sobie myślę, czy to jest biblijne? Ale kiedyś przeczytałem psalm, teraz już nie pamiętam, który. Dawid prorokuje do swojego własnego życia. Mówi, z natchnienia Ducha Świętego przemawiam. Oto Bóg daje dobre rzeczy, dary łaski, dary miłości. Wiecie, rozumiecie, że tutaj ja nie jestem niczym szczególnym. Każdy to może przeżywać i wiem, że kiedy rozmawiałem z innymi, mówią, wiesz, mnie się też to zdarzało. Ja też tego doświadczałem. Duch Boży chce, żebyśmy byli wrażliwi. Kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni, pamiętacie, tam wstępowali w godzinę modlitwy. Takim według zwyczaju. Kościół powinien mieć dobre zwyczaje. Modlitwa, czas modlitwy to jest dobry zwyczaj. Brat Janusz, teraz sobie przypomniałem, że miałem coś powiedzieć, tak, o tym. Postanowiliśmy na Radzie, że każdy piątek przed pierwszą niedzielą będzie czasem postu i modlitwy. Modlitwy 18:30 tutaj. Postu kto ile może wytrzymać? Cały dzień, pół, dwie trzecie. To sprawę zostawiamy do tego, ale chcemy modlić się i prosić Boga o błogosławieństwo dla nas, dla naszych domów, to co praktykujemy, o nawrócenia w tym mieście, o to, żebyśmy przeżywali chrzest w Duchu Świętym, o uzdrowienia, ale Kościół musi zacząć się modlić. Słuchajcie, każdy z nas jest niezbędny na tym, naprawdę. Jeżeli nie mam niczego, gdzie muszę tam być, to powinniśmy iść do świątyni w godzinie modlitwy, aby się modlić. Aby powiedzieć Bogu, Boże, my naprawdę potrzebujemy Twojej łaski, Twojej mocy i Twojego błogosławieństwa. Niedawno jeden z pastorów wrócił z Iławy. To nie jest zbór z naszego kościoła. Byłem zaskoczony. Zbór podobny do nas, około 60 ludzi. Mówi, codziennie rano, od 8:00, tam do 40 ludzi, dzieci starszych, zbiera się na modlitwę. I modlą się, słuchają słowa i to tak dzień po dniu. Ja mówię, niemożliwe. Ci, którzy nie mogą usnąć, przychodzą wcześniej na modlitwę. Jakkolwiek. Chodzi mi o to, że jest taka ogromna potrzeba, abyśmy wołali razem do Boga. Żebyśmy zostawili wszystko i powiedzieli Bogu, Ty jesteś ważniejszy. Twoje błogosławieństwo jest ważniejsze. Twoja łaska i my chcemy doświadczać Ciebie. To z tego zboru pochodzi Kuba Kamiński.
który godzinami czy wcześniej, zanim Bóg do niego przemówił, wołał do Boga, modlił się, aby Bóg działał w jego życiu. W każdym razie, Piotr i Jan idą do świątyni i tam jest ten kładziony człowiek sparaliżowany od urodzenia. I zwróćcie, to nie jest tak, że Piotr i Jan mówi, teraz coś zrobimy, bo przecież jesteśmy pełni Ducha, Duch Święty, coś zrobimy. Nie, nie, to tak nie działa. Suwerenem jest Duch Święty, jest Bóg. To On im zabronił, to On przekierował, to On dał im później tą wizję Pawłowi nocną, że widział Macedończyka i prosił, przepraw się do nas, pomóż nam. I oni idą, oni chcą się modlić, ale tam jest ten człowiek i on ich prosi o jałmużnę i oni patrzą na niego i coś zaczyna się dziać w duchu. Bo później Piotr mówi, że wiara w Jezusa, imię Jezusa, dała temu człowiekowi zupełne zdrowie. On zobaczył wiarę, został zainspirowany, aby ogłosił uzdrowienie dla tego człowieka. To było działanie ducha, darów ducha. Tak się zastanawiam, czy to był dar wiary, czy to był dar cudów, czy to był dar uzdrowienia. Który z tych darów zadziałał? Ale tam jest podkreślona wiara. Wiara w imię Jezusa. Mówi, nie naszą mocą, nie naszą pobożnością to się stało. Stało się to przez wiarę tego człowieka w Jezusa. Gdy tylko Piotr powiedział, w imieniu Jezusa Nazareńskiego mówię ci, nawet on się nie modlił, nie? W imieniu Jezusa Nazareńskiego mówię ci, wstań i chodź. Wziął go i podniósł. I Słowo Boże mówi, że taka jest refren, i chodząc i skacząc wciąż Pana chwal. I on chodząc i skacząc wbiegł tam do świątyni, tam gdzie można było, do portyku Salomonowego, zebrali się wszyscy, a on się cieszył i radował. Czy to znaczy, że za każdym razem, kiedy przyjdą na modlitwę i będą wchodzić, to się... Nie, jest jeden taki przypadek opisany. Ale ta otwartość, ta wrażliwość i wiara, ta świadomość, że od Boga mamy najlepsze rzeczy, dobre rzeczy, że nie muszę się bać. Mamy patrzeć na owoce posługiwania darami. Słuchajcie, kiedy ludzie działają z inspiracji, Duch Święty przejawia się w darach, zawsze to przynosi pokój i błogosławieństwo. Zawsze. Uczucie wolności, nie spięcia, nie zakłopotania, nie jakiegoś strachu, ale jest wręcz odwrotnie. Ludzie odpoczywają w swoim duchu, mają pokój w swoim sercu, mają świadomość i też kiedy przejawiają się te dary, to właśnie przynosi to błogosławieństwo. Pamiętacie tą dziewczynkę w Filipii, która wydawało się, że prorokowała, nie? Ona oczywiście nie była w kościele, nie była wierząca, wróżyła. Dosłownie tam tekst mówi, miała ducha pytona. Dosłownie, ducha pytona. U nas jest, że miała ducha wróżbiarstwa, ducha pytona. I z inspiracji demona ona wróżyła. Przynosiła wielki zysk swoim panom. I ona, kiedy Paweł, Sylas przechodzili, to ona mówi, ci ludzie są sługami Boga, tak, Najwyższego. I oni wam opowiadają drogę zbawienia. Wiecie, co do treści, super, super. Ale tam jest napisane, że Paweł ilekroć przechodził i ona to krzyczała za nim, był zaniepokojony, znękany, obciążony w swoim duchu, w swoim sercu. Jasne, każde proroctwo, każdy dar, wszystko, przejawy mocy musimy konfrontować z prawdą Bożego Słowa. To jest fundament. Ale czasami wydaje się, że wszystko by się zgadzało, ale wewnętrznie Kościół nie ma pokoju. Kościół nie ma pokoju, nie ma zbudowania. Jest wręcz, jak tylko ten człowiek zaczął mówić, jakaś jakby ktoś, takie, ja nie wiem, kołdrę kładł na zgromadzenie i wszyscy czują się zduszeni.
chcemy zachęcić. Czy to znaczy, że jeżeli takie rzeczy się zdarzają, to co, mamy nie używać darów ducha? Nie, to nas powinno mobilizować. Przeciwnik próbuje coś robić i robi. I ludzie, którzy posługują się czarami, wróżą i tak dalej, nie są świadomi, że są pod wpływem demonicznych duchów, diabelskich duchów. Diabelskich duchów. I apostoł Paweł, mając Ducha Świętego, w pewnym momencie nakazał temu wieszczemu duchowi, temu pytonowi, opuścić ciało tej dziewczyny. I przestała wróżyć, straciła medialne zdolności. Została uwolniona. Oczywiście, że to spowodowało kłopoty dla Pawła i Sylasa, ale nie dla Królestwa Bożego. A nawet jak znaleźli się pobici, poranieni tam, w tym więzieniu, byli tak pełni radości, tak Duch Święty napełnia ich radością i chwałą, że o północy zaczęli wielbić Boga. Poranieni, pobici. Zaczęli wielbić głośno i wszyscy więźniowie słuchali. I zatrzęsło się miejsce. I więzy wszystkich opadły. Zobaczcie, kiedy Kościół zaczyna wielbić Boga tak z serca, szczerze, tak prosto, dlatego że ja chcę wyrazić moją chwałę i moją miłość do mojego Zbawiciela. Zaczyna się coś dziać cudownego. Bóg może zacząć uwalniać. Mogą opadać te kajdany nawet w zgromadzeniu, takie jakieś związki w życiu wierzących. Różne rzeczy, które gdzieś tam nas próbują zatrzymać i powiązać. Możemy doświadczać uwolnienia, bo Bóg działa, Duch Święty działa. Tak więc patrzmy też na owoce. Pamiętam w zgromadzeniu. Jeden młody człowiek po prostu w formie proroctwa cytował Boże Słowo. Ja wiem, że możemy w formie proroctwa, to jest taka forma bezpieczna, ale jeżeli ktoś jest zainspirowany, bierze i czyta Słowo. I to wszystko, nic więcej. I on to tak próbował przekazywać, cytował Słowo, ale muszę wam powiedzieć, ilekroć to robił. I ja... ale też czułem, że całe zgromadzenie, jakby ktoś z nas powietrze upuszczał. Wszyscy czuli się nie zachęceni, zbudowani, ale przecież to było Boże Słowo. I trwało to jakiś czas. Ja już powiem wam, byłem tak już tym zmęczony i znękany, że po nabożeństwie poprosiłem go do siebie i mówię mu tak: nie wiem, co jest w twoim życiu, ale coś musi być. I proszę cię, dopóki swojego życia nie uporządkujesz, nie czytaj Bożego Słowa w zgromadzeniu. Czy pastor, czy inni starsi mogą coś takiego zrobić? Wręcz czasami muszą. Dla dobra Kościoła. Dla dobra też tej osoby. I on, dobrze, że on to przyjął, że on był posłuszny. Dobrze, bardzo dobrze, bo mógłby trzasnąć drzwiami i powiedzieć, kto mi tu co będzie zwracał uwagę. Bo nie lubimy tego. No ale to też świadczy o stanie duchowym człowieka. O jego pokorze lub braku pokory. Przecież ja nie napominam go po to, żeby miał z tego jakąś radochę. Wiecie, on przestał. Wszyscy odetchnęliśmy, a po jakimś czasie zaczęły się ujawniać grzeszne rzeczy z jego życia. Patrzmy na owoce. Czy to w sensie, czy to zgadza się z Bożym Słowem? Też czy Kościół wewnętrznie, duchowo buduje się? Czy mamy radość? Ktoś wstanie, prawda, przeczyta nam tekst. My jesteśmy, dalej uwielbiamy Pana, dzięki Bogu, dobrze, że ta siostra, ten brat zdecydował się ten tekst przeczytać. A coś może mieć słowo. Mam nadzieję, że was tutaj nie zniechęciłem. Nie gaśmy ducha. Popatrzcie, Duch Święty chce działać. Jeśli przeżywamy moc Ducha Świętego, doświadczyliśmy mocy Ducha Świętego, Duch Święty chce się posługiwać
swoimi członkami, z członkami ciała. W liście do Tesaloniczan jest napisane takie właśnie słowo. Ja to przeczytam w kontekście. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Czyli popatrzcie, Słowo Boże, zresztą Paweł pisze na temat darów do Koryntu, do zboru, który miał problemy z używaniem tych darów. I Paweł nie mówi, dajcie sobie spokój z darami, bo z tego wychodzi więcej zamieszania. Nie, Paweł mówi, porządkuję, mówi, ja chcę, żebyście wszyscy mówili językami, wszyscy prorokowali, chcę, żebyście posługiwali darami łaski, ale niech to odbywa się godnie i w porządku, tak, aby Kościół był budowany. To jest cel. Diabeł będzie zawsze próbował zniechęcić nas, czy też pozbawić nas tego pragnienia, a przecież on mówi gorąco, dwa razy, w 12 i 14 rozdziale, gorąco pragnijcie darów łaski, rzeczy duchowych, gorąco. A teraz mówi, nie gaście ducha, proroc nie lekceważcie. Dosłownie to słowo proroc nie lekceważcie oznacza nie miejcie za nic. Nie miejcie, co może zagaszać ducha, co gasi Ducha Świętego? Co tłumi Ducha Świętego w zgromadzeniu? Ja myślę, brak otwartości, brak pragnienia. Takie, wiecie, lekceważenie rzeczy duchowych. No ale czy ja mogę powiedzieć, a ja chcę być z dystansem do tego? No jeżeli tak mówię, to muszę się zastanowić nad naszym posłuszeństwem i naszą miłością, jeżeli Bóg daje coś, a jeżeli dajesz komuś dobry prezent, a szczególnie tych, których tak bardzo kochasz, to dajesz najlepsze rzeczy i masz wielką radość, jak ktoś z radością przyjmuje i cieszy się tym. Bóg daje nam swoje dary. Brak zaangażowania w nabożeństwie. Jestem, ale tam już myślę o tym, o tamtym, co będę robił po południu, a tam są różne inne rzeczy. Zamiast być skoncentrowanym przez ten czas, aby słuchać, co Bóg do mnie chce mówić, chcę uwielbić Boga, być skoncentrowany na Nim. Jestem tutaj właśnie w tym miejscu, bo chcę być zaangażowany w uwielbieniu Boga. Ja chcę być razem z moimi braćmi obok nich, aby odczuwać tą obecność i przeżywać błogosławieństwo, i jeśli trzeba, być gotowy, aby usługiwać. Brak oczekiwania na Pana w zgromadzeniu. To gasi ducha. Jakaś apatia, brak osobistej modlitwy, brak wdzięczności, strach i ta obojętność na rzeczy duchowe, brak, nie ma pragnienia tych rzeczy, to gasi ducha. Ale jest coś, co Ducha Świętego przyciąga. Atmosfera chwały, uwielbienia, czci. Oczywiście atmosfera wiary, oczekiwania. Oto przyszliśmy uwielbić Boga i Bóg będzie nas błogosławił. I Bóg będzie czynił dobre rzeczy pośród nas. Będzie uzdrawiał chorych, nawet pastora uzdrowi. Oczekiwanie, wiara, działanie. W liście do Efezjan jest napisane tak, napełniajcie się duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Rozmawiając, czyli coś, i tam właśnie nie ma tych przeszkód, aby Kościół mógł śpiewać na językach. Bo w Koryncie Paweł to porządkował, mówi, ci ludzie prawdopodobnie stawali i mówili na językach do zgromadzenia, czy próbowali, nic z tego nikt nie rozumiał. Mówi, tak nie róbcie. Jak ktoś ma na językach poselstwo, niech je przekaże, ale niech inny je wykłada. A tak niech w zgromadzeniu mówi sobie i Bogu. Ale kiedy razem uwielbiamy Boga, społecznie, tam każdy z nas, gdzie stoi, mogę Boga uwielbiać i rozumem, i w duchu. Ale też razem możemy śpiewać na językach. I Basi tu akurat nie ma,
sikory, ale ona ma swoje świadectwo, kiedy znalazła się w zgromadzeniu, ona, niech ona najlepiej sama to powie. Kiedy Kościół śpiewał na językach. Bo wtedy śpiewamy, uwielbiamy Boga. Nie chodzi o to, żeby coś przekazać jeden drugiemu. Nie przeciwko temu Paweł tutaj ich karci, czy też koryguje. Ta atmosfera, ona to powoduje. A więc nie gaśmy ducha, ale w liście do Efezjan 4:30 Paweł mówi: nie zasmucajcie Ducha Świętego. I tam wymienia całą gamę grzesznych postaw chrześcijan, które zasmucają Ducha Świętego, także nie może przejawiać się w naszym życiu, w życiu Kościoła, w zgromadzeniach. I apostoł Paweł tam wyraźnie o tym mówi. Od 4 rozdziału, wiersz 25, do 5 rozdziału, 21 wiersza. Ja nie będę całości czytał. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. On to mówi w tym kontekście: nie zasmucajcie Ducha Świętego. A więc muszę też pilnować swojego codziennego chodzenia z Bogiem, jeśli chcę, żeby Duch Święty mnie używał, żeby moc Boża się przejawiała. Jest jeszcze coś i na tym skończę. To jest sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. Pamiętacie Szczepana podczas jego oskarżenia? Jest niewinny i on mówi do tych, którzy go oskarżają: wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Apostoł Paweł, kiedy skończy się Dzieje Apostolskie, Łukasz to zapisał, mówi: wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Kiedy sprzeciwiam się Duchowi Świętemu? Kiedy Bóg mówi słowo, oczekuje posłuszeństwa, a my na to nie reagujemy. Za każdym razem Izraelici byli wzywani do upamiętania, do skorygowania swojego życia, do zaprzestania bałwochwalstwa, do przestrzegania zakonu, do zachowywania sabatu, a oni sprzeciwiali się temu. Pan Jezus siedział na Górze Oliwnej, patrzył na Jerozolimę i płakał. Ileż to raz chciałem was zebrać, jak kokosz zbiera pisklęta pod swoje skrzydła, a nie chcieliście. Popatrzcie, Duch Święty nikogo nie weźmie tak, powiedział: ty musisz. Nie. Duch Święty przecież przychodzi jak gołębica. Duch Święty jest czysty. I tam, gdzie nie ma zainteresowania, jest gaszony. Tam, gdzie nie ma wiary, ale też tam, gdzie jest grzech, jest zasmucany. Albo tam, gdzie jest wyraźny sprzeciw Bogu i Bożemu Słowu. I taka gdzieś jest w pewnym momencie granica, że ci, do których było posłane Słowo, ustawicznie sprzeciwiali się Słowu, odrzucali Słowo wzywające ich do zbliżenia się do Boga. A później Bóg każe prorokować Izajaszowi: prorokuj nad nimi. Będziecie słuchać stale i nie będziecie słyszeć. Będziecie patrzeć i nie będziecie widzieć. Rzeczy będą się działy na waszych oczach, a wy nie będziecie mieli żadnego zrozumienia i poznania. Dlaczego? Bo ciągle dawali odpór. Ciągle byli przeciwko temu, co Bóg przez Ducha Świętego do nich mówił. Chcemy się modlić. Ja chcę się modlić.
chcemy się modlić. Panie, Duchu Święty, przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca, przyjdź do naszych zgromadzeń. Czy chcemy się tak modlić? Czy jesteś gotów otworzyć swoje serce i usta powiedzieć, ja tego chcę, żeby Duch Święty działał w moim życiu. Ja chcę, żeby On napełnił mnie mocą swoją. Ja chcę, żeby Jego dary się manifestowały w moim życiu. Społecznie może módlmy się, co? Powstańmy. Społecznie. Halleluja. Halleluja. Zachęcam do jednego. Otwórz swoje usta i wypowiedz swoją modlitwę. Niech to nie odbywa się w twoich myślach, niech to nie odbywa się, jak to mówią, w sercu, ale bo z serca powinny mówić usta. Chciejmy się społecznie modlić, a później jeszcze brat Janusz będzie dalej prowadził i zakończy to zgromadzenie. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty zachęcasz mnie, nas przez swoje słowo, abyśmy szukali mocy Ducha i darów Ducha. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty przede wszystkim zacząłeś do mnie mówić, że Ty zacząłeś wzbudzać wiarę i zaufanie, że przecież Ty nawołujesz mnie, abym gorliwie starał się o dary Ducha. Ja modlę się, aby cały zbór, każdy z nas, Panie, abyśmy zaczęli szukać mocy Ducha i darów Ducha dla swojego życia. Panie, chcemy, żeby Duch Święty mógł poruszać się bez zasmucania, bez gaszenia, mógł poruszać się w naszym życiu i w naszych zgromadzeniach. Panie, o to się modlimy. Przyjdź, Duchu Święty, do naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty, oczyszczaj nas przez krew Jezusa. Duchu Święty, objawiaj nam nasze serca, jak wyglądamy. Daj nam, pomóż nam usunąć wszystko, co Ciebie gasi, zasmuca, czy się Tobie sprzeciwia. Bo chcemy, żebyś działał w naszym życiu, działał w naszych zgromadzeniach, działał w naszych domach, aby Jezus był uwielbiony, wywyższony. W imieniu Jezusa o to się modlimy. Przyjdź, Duchu Święty. Amen.